Na początku XX wieku większość samochodów zdobiły umieszczone na szczycie chłodnicy postacie, zwierzęta czy spersonifikowane litery. Chodziło o gustowne zakończenie korka do wlewu płynu chłodniczego. Później, gdy chłodnicę ukryto pod maskami, te małe dzieła sztuki nie były już potrzebne. Stwarzały także coraz większe zagrożenie dla pieszych w razie kolizji. Część producentów pozostała jednak przy nich ze względów wizerunkowych. Tak zrobił m.in. Rolls-Royce czy Mercedes. Większość tych statuetek można zobaczyć na zabytkowych samochodach zgromadzonych w Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach.